Witajcie! Przyszła pora, aby sfinalizować prezentację kupionych we Włoszech gier. Wszystkich zainteresowanych sposobem, w jaki dokonaliśmy zakupu, odsyłam do poprzednich odcinków, których linki umieściliśmy w opisie. Zaczynajmy! Zdaje się, że nie trzeba nikomu tej pozycji przedstawiać. Gdzie indziej znajdziemy postacie z serii Final Fantasy nawiedzające świat baśnie Disneya? Niesamowicie klimatyczny RPG akcji z bardzo charakterystycznymi postaciami, koszmarnie trudnymi bossami i niesamowicie pogmatwaną fabułą. Poza odświeżonym Kingdom Hearts 2 z konsoli PS2, w zestawie znajdziemy Birth by Sleep z konsoli PSP oraz Recoded z Nintendo 2DS-a. Dla kogo? Dla fanów Disneya, JRPG-ów ze stajni Square Enix i tych, co już ograli pierwszą część i w miarę ogarniają, o co w tym wszystkim chodzi. Kto też kocha przygodówki od LucasArts, ręka w górę, ale spokojnie nie uszkodźcie lampy sufitowej. W czasie najpiękniejszej epoki dla gier wideo, gdy na półkach rządziły abstrakcyjne point-and-clicky, RPGi wymagające kombinowania i skomplikowane niczym astrofizyka strategie, a platformówki z pozoru były dla dzieci, choć przejście mogli tylko prawdziwi kozacy. Lata 90. Granie w gry wymagało przynajmniej średniej znajomości angielskiego, a dla tych, co ten skill posiadali, otwierała się biblioteka cudów firmy LucasArts. Któż nie ma pięknych wspomnień związanych z Day of the Tentacle, Zombies Ate My Neighbors, czy doskonale zremasterowanego dziś Grim Fandango? Tym razem w nasze łapki wpadła odświeżona wersja pirackiej trylogii, tworzonej na przestrzeni ostatniej dekady XX wieku. Pora skończyć te sentymentalne wspominki i lecieć dalej z listą. Oto sequel sequela Persony 4, o który wszyscy prosili. No, może nie, ale od początku. Pierwsza arena, czyli bijatyka w świecie Persony, rozeszła się w naprawdę pokaźnej liczbie sprzedanych kopii. W odróżnieniu od wersji automatowej, wersja konsolowa posiada tryb fabularny, który kontynuuje historię poprzedniego SMT, ale jeśli posiadacie tylko arenę, znajomość czwórki nie jest konieczna. Arena Ultimax z kolei posiada dwa tryby fabularne. Jeden odnosi się do wydarzeń z Persony 3, drugi do tych z czwórki. W grze możemy wcielić się w 13 postaci z poprzedniej odsłony, 8 zupełnie nowych i shadow typy niektórych z nich. Gra jest świetnie oceniana i chwalona za możliwe kombinacje ataków oraz doskonałe zbalansowanie rozgrywki. A teraz pozycja dla tych, którzy za dzieciaka z wypiekami na twarzy zasiadali przed RTL 7, by obejrzeć nowe odcinki Rycerzy Zodiaku. Jest to bowiem bijatyka z tego uniwersum. W sumie na konsolę PS3 wyszły 3 gry z tej serii. Wspomniana pierwsza jest najniżej oceniana, choć w zasadzie żadna nie wybija się ponad dostateczny poziom przyzwoitości. Na pewno jednak jest to świetna pozycja na imprezy ze zaprzyjaźnionymi mangowcami. Czego można spodziewać się po studiu Grasshopper Manufacture, twórcach Killer is Dead, serii No More Heroes czy Cinemora? Dużej dozy abstrakcji, pokręconej fabuły, humoru i przemocy. Nie inaczej jest w tym przypadku, tyle że tym razem w nasze ręce trafia zestaw japońskich krótkometrażówek przerywanych przez sekcje platformówkowe w 2,5D. Kierujemy, a jakże, nastoletnią uczennicą, która nocami przemienia się w płatną zabójczynię. Ot taka Hannah Montana po japońsku. Wasze zmysły pragną poczuć gęstą posokę tryskającą ze zmasakrowanego ciała zmutowanego przeciwnika? Nic was tak nie kręci jak oglądanie fatalitów w Mortalu. Zawsze marzyliście o zabiciu wirtualnego przeciwnika jego własną oderwaną kończyną? Więc ta urocza japońska rozpierducha jest i dla was. Jest to nowa wersja wydanego na japońskie automaty w 1988 roku beat'em up'a. Oceny zebrała znakomite, a grafika jest na tyle przestarzała i kanciasta, że raczej nie wywoła przykrych dolegliwości u wrażliwców. JRPG-i przyzwyczaiły nas do licznych nawiązań do mitologii skandynawskiej. Jak choćby cudny Odin Sphere, rzadko jednak zdarzają się produkcje sięgające do historii imperiów basenu Morza Śródziemnego. W tej właśnie niszy znajduje się omawiane Tears to Tiara 2. Dlaczego tylko sequel? Bo niestety pierwsza część ukazała się tylko po wschodniej stronie globu. A szkoda, bo to prawdziwa gratka dla fanów gier typu visual novels. Na PC-tach są ich tysiące, zaś na konsolach stanowią nadzwyczajną rzadkość. Ta dialogowa cecha jest jednocześnie tym, za co zachodni gracze krytykują tę pozycję. Warto jednak zagrać choćby dla walk turowych, w których mamy możliwość przewijania czasu, celem poprawy taktyki, a ilość różnych kombinacji na polu walki jest ogromna. Wspomniałam w poprzednim odcinku, że żadna gra nie podzieliła mediów tak jak Deadly Premonition. I to pozostaje faktem. Time and Eternity jest z kolei grą przez krytyków równo zjechaną, 42 na Metacriticu, a fanów podzieliła niemal porówno.
to się albo kocha, albo nienawidzi. Kocha za przepiękną grafikę, cudowne ręcznie rysowane modele postaci, solidnie wykonany system walki i wspaniałą ścieżkę dźwiękową, a nienawidzi za całą resztę. Mamy tu mężczyznę o wątpliwym postrzeganiu romantyzmu oraz jego dwuosobowościową narzeczoną, która umie podróżować w czasie. A jest jeszcze dziwniej, całość okraszono dość seksistowskim humorem, który jest odpowiedzialny za większość negatywnych opinii zdominowanych przez poprawność polityczną mediów. W ogóle temat seksizmu w grach wydaje się być arcyciekawy do osobnego materiału. Interesujące, dlaczego media w taki sam sposób jak gier nie czepiają się książek czy filmów. O tym jednak kiedy indziej. A wy co sądzicie? Piszcie koniecznie w komentarzach. Oto jej kolejne visual novel na tej liście. I znów wcielamy się w ucznia liceum, tym razem jednak naszego protagonistę atakują istoty metafizyczne. Na pomoc przychodzą mu ludzie z wydawnictwa książkowego, którzy jako drugą specjalizację wybrali ghostbusting. Rozgrywka składa się w połowie z segmentów dialogowych oraz taktycznej turowej gry RPG. Gra oryginalnie wyszła na PS Vita i PS3, zbierając średnie recenzje. Krytycy bardzo chwalą oprawę graficzną i elementy nowelkowe, potępiając jednak brak należytego wyjaśnienia mechaniki gry oraz potyczki oparte zbytnio na szczęściu. Podobnie jak wspomniana wcześniej Persona 4 Arena Ultimax, ta japońska bijatyka również wystartowała na automatach. Choć była reklamowana jako visual novel, ilość fabuły wcale nie przewyższa tego, co nam zazwyczaj bijatyki dostarczają. Ta pozycja wyróżnia się jednak klimatem. Znajdujemy się we współczesnym Tokio, gdzie raz w miesiącu po ulicach wałęsają się voidy, czyli otchłanie, karmiące się ludzkim existence, czyli istnieniem. Ci, co przeżyją taki atak w pełnym zdrowiu, zyskują status in birth. W narodzeni i mogą oni wykorzystywać existence do własnych celów. Wszystko utrzymane jest w stylu noir, a elektroniczna muzyka godna jest słuchania nawet poza grą. Gadam o bijatyce, a nic do tej pory nie powiedziałam o samym core tej produkcji. Niestety nie ma tu specjalnie co powiedzieć. Mamy dostęp do 16 postaci, z których każda walczy własnym stylem. Niestety system nie jest specjalnie rozbudowany i mamy mało dostępnych kombinacji. Jest to więc raczej propozycja dla fanów mrocznych japońskich klimatów i grafiki 2D, a nie dla wymiataczy bijatykowych. Jest to czwarta odsłona serii przygodówek akcji, która zadebiutowała na konsoli PS2. Tym razem wcielamy się we własnej roboty samuraja podróżującego po fikcyjnym mieście portowym w XIX-wiecznej Japonii. Fabuła opiera się na wyborze między trzema grupami chcącymi sprawować władzę. Siłami prorządowymi, antyrządowymi buntownikami pragnącymi przywrócić izolację kulturalną kraju oraz żołnierzami brytyjskimi stacjonującymi w mieście. Cała akcja odbywa się na przestrzeni 5 dni, a dokonywane przez nas wybory determinują, które z 10 zakończeń ujrzymy. System walki jest w czasie rzeczywistym, a całość produkcji prezentuje się całkiem ładnie graficznie. Świetna propozycja dla fanów trzecioosobowych przygód we wschodnim słońcu. Stali widzowie znają dobrze naszą absolutną miłość do gier Nipponichi Software. Tym razem jednak, zamiast Disgaea i Prinich, położyliśmy łapki na zachwycającym graficznie trójwymiarowym slasherze z fabułą i humorem charakterystycznymi dla innych dzieł tego producenta. Historia opiera się na konflikcie między dwiema wiedźmami, nierozwiązanym do czasu, aż bagienna wiedźma znajduje w innym wymiarze setkę rycerzy gotowych pomóc jej osiągnąć cel. Niestety fizycznie jest w stanie przywołać tylko jednego, tytułowego setnego rycerza. I to nim właśnie kierujemy. Kluczem do sukcesu w walkach jest mądre dysponowanie umiejętnościami pozostałych 99 wojaków. A jeśli nam nie wyjdzie, po prostu wracamy do spawn pointu, tracąc tylko zebrane złoto. Jest to naszym zdaniem jedna z największych perełek w całej bibliotece PS3. W taki właśnie sposób udało nam się dopiąć pełną listę jesiennych zakupów. Zgodnie z obietnicą podaję ceny. Za wszystkie gry na PS3 zapłaciliśmy 256,9 euro, co przekłada się na mniej więcej 1077 zł i 27 groszy. Gdybyśmy chcieli kupić tę pozycję w Polsce, koszt wyniósłby około 2520 zł. Dla bardziej dociekliwych przedstawiam skany paragonów za wszystkie kupione gry, zarówno Nintendo PSP i PS3. Po prostu zatrzymajcie wideo w interesującym Was punkcie. Czy coś nowego wpadło do Waszych kolekcji? Pochwalcie się w komentarzach. Ja się zbieram, bo trzeba jeszcze to wszystko ograć. Pa, pa!